zdaniach brzmi od potrzeby do pragnienia. Do pragnienia, tak? Tak, do pragnienia. Tyle razy to czytałem w domu i tak przypomniałem. Kiedy zastanawiałem się, o czym powinienem w dniu dzisiejszym powiedzieć, to tak samo jak mówiłem ostatnio na młodzieżówce, Bóg mnie przeprowadził przez pewną drogę. Wymyślałem przeróżne tematy, naprawdę przeróżne tematy i to, co powiedział pastor, stwierdziłem w pewnym momencie, co ja mogę powiedzieć ludziom, którzy już schodzą z Jezusem 30 lat. Mogę powiedzieć o tym, co jest bliskie mojemu sercu i to, co odmieniło moje życie. A z racji tego, że mamy wiele doświadczeń, że teraz mamy rok doświadczeń, a ja, gdyby nie doświadczenie żywego Boga, to dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, to mówię właśnie o tym. Moi kochani, potrzebę ma każdy, nie każdy wierzy i nie każdy pragnie. Ja już to odkryłem, że wyjeżdżając około 3 lat temu do ośrodka, moi znajomi mówili mi, co robisz. Oni też potrzebowali Boga i oni do dzisiaj Go potrzebują. Ja, kiedy wyjeżdżałem, też potrzebowałem Boga i Go do dzisiaj potrzebuję, ale odkryłem to, że jest jedna różnica, bo teraz oni nadal Go potrzebują, ale Go nie pragną. Ja zacząłem Go pragnąć i przez to jestem w zupełnie innym miejscu życia, niż byłem. I możemy teraz jasno stwierdzić na tym bardzo prostym przykładzie, że to właśnie pragnienie zmienia okoliczności naszego życia. To jest pierwszy krok, ale on jest naprawdę bardzo ważny. A mogłem żyć tak, dlatego że zaspokajałem swoje potrzeby, często demoniczne potrzeby, tym co złe, robiłem bardzo wiele złych rzeczy. To było fatalne. Ja jeszcze Boga nie znałem, ale Go poznałem. Alleluja! Ach, świetnie być przed Wami. Generalnie mówili mi na samym początku, że jeśli powiem dwa zdania, to przestanę się stresować. Ja powiedziałem 5, więc weźcie małą poprawkę. Jak widzicie na tym małym, prostym przykładzie, to pragnienie zmienia okoliczności życia. Często okoliczności, które są pomieszane. Często mamy strasznie pomieszane okoliczności w naszym życiu, ale to pragnienie, ono musi mieć odpowiedniego odbiorcę. Ono musi iść w odpowiednim kierunku. To ja dzisiaj się bardzo cieszyłem, bo kiedy było uwielbienie, trzecia pieśń, bodajże były takie słowa, że im bardziej Go szukam, tym bardziej wiem, że jest mi On potrzebny, że Go potrzebuję. I generalnie tak to w życiu jest, że im bardziej czegoś szukamy, to tym bardziej zdajemy sobie sprawę w przypadku Jezusa, że coraz bardziej Go potrzebujemy i to jest mega uwalniające. Nigdy nie będzie takiego miejsca w naszym życiu, kiedy się zatrzymamy i powiemy, okej, ja Go potrzebuję, ja Go pragnę i to jest wszystko, co mogę zrobić, zawsze będzie więcej. Jestem mega z tego szczęśliwy, że mam takiego Boga, z którym życie naprawdę nie jest nudne, tylko jest mega ekscytujące. I często, kiedy moi znajomi w szkole, czy tam w pracy, gdziekolwiek, patrzą na mnie jak na powywracanego kolesia, który chodzi do kościoła, ma 25 lat i co on właściwie robi? A ja mówię, słuchaj, ale Jezus jest ekscytujący, kiedy chodzę do mojego barbera, który jest tutaj dzisiaj, alleluja. Kiedy poszedłem tam pierwszy raz, około 2 lata temu i popatrzyłem na niego z Andrzejem i powiedziałem, to jest nasz człowiek, on kiedyś będzie chodził do naszego kościoła. To jest nasz człowiek. I wiecie co, to jest ekscytujące, bo możemy chodzić do ludzi i odkrywamy, że Bóg nie jest Bogiem nudnym, tylko jest mega ekscytującym, ale to musi wynikać z pragnienia. I kiedy ja miałem, już mówię o czym innym niż tutaj. I kiedy... Dobra, straciłem myśl, przepraszam. Mogę się wydawać, że miałem w życiu jako młody chłopak naprawdę wiele. Pod względem takiego młodego chłopaka to miałem wiele, bo byłem młody i dla mnie ważne były imprezy, to żeby kupić sobie nowy ciuch, żeby zrobić jakieś szalone rzeczy, żeby pójść na imprezę. Miałem kolegów, koleżanki, generalnie mogło się wydawać, że miałem wszystko. I miałem wszystko, ale miałem niesamowite szczęście, że miałem wszystko, bo mogłem tak szybko poznać, że to wszystko, te wszystkie pragnienia ludzkie, one są bez sensu, jeśli nie odnajdujemy tego i nie mamy pragnienia do tego, co jest najważniejsze. To jest mega uwalniające zrozumieć, że nic, co zdobywamy własną pracą, nie jest, choć w procencie, tak samo ważne, jak to, kiedy zdobywamy coś z Chrystusem, nie z potrzeby, a z pragnienia życia z Nim. Moi kochani, pragnienie jest naprawdę niezwykłe. I był pewien szef wielkiej firmy, największej w Polsce, a nawet największej na świecie. I ja, tak jak on właśnie, miałem to szczęście, bo zrozumiałem tak szybko. Ten szef wielkiej firmy miał na imię Zacheusz. Był przełożonym nad celnikami. Ewangelia Łukasza 19:1 mówi: i wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty,
Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przychodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zastanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby go szukać i zbawić to, co zginęło. Także Zacheusz jako osoba niesamowicie bogata, myślę, że też miał szczęście, bo był bogaty i też zrozumiał, że te pragnienia. On mógł sobie pozwolić na medycynę. Kiedy jechaliśmy na 700 miast, zapytałem Roberta: Robert, czy w tamtym czasie ludzie bogaci mogli sobie pozwolić na więcej, mogli sobie pozwolić na medycynę? Robert powiedział, że tak, mogli. To było takie potwierdzenie, tak, mogli. On mógł więcej niż inni. On pewnie miał fajny dom, nie wiem, czy miał samochód, czy konia, no różnie to w tamtych czasach. Ale generalnie zrozumiał bardzo szybko, że on potrzebuje czegoś więcej. Że on potrzebuje zaspokoić to pragnienie, które jest bardzo mocno zakorzenione w nas. To jest pragnienie, z którym się już rodzimy. To jest pragnienie przynależenia do Stwórcy. To jest pragnienie przynależenia do Stwórcy i wejścia w Jego przeznaczenie. Zacheusz wychodzi na drzewo. Myślę, że nie tylko po to, aby być wyżej. Mimo, że był niski, musiał wyjść. Ale on wyszedł na to drzewo po to, aby zamanifestować swoje pragnienie i pokazać innym, że on pragnie Jezusa. Że on pragnie Jezusa. Dla mnie to też jest niezwykłe, bo tam był tłum ludzi. Tam był tłum ludzi i to jest niezwykłe, kiedy ktoś staje ponad ten tłum z pokorą, bo chce kogoś spotkać, ale to jest niesamowicie ciężka droga. Ja kiedy, takie świadectwo, kiedy na samym początku chciałem wyjść do przodu, bo było wyjście do modlitwy i wszyscy stali, powiedzmy, albo siedzieli, a ja bardzo w sercu chciałem i nieraz nie wychodziłem. Poddawałem się, powiedziałem: nie, nie wyjdę. Nikt nie wyszedł, ja też nie wyjdę, nie będę z siebie robił głupka. Zacheusz nie patrzył na te okoliczności. On nie patrzył, że tam stoi tłum. On po prostu zrobił krok do przodu i powiedział: ja chcę, żeby on zamieszkał w moim domu. Być może on nie wiedział, że to odmieni okoliczności jego życia na tamten moment, ale on już wiedział, że on ma pragnienie poznania tego, który go stworzył. To jest niesamowite. Wczoraj pastor Sławek Jagiełła nakierował mnie na mega inspirującą myśl. Mianowicie na taką myśl, że rodzimy się z trzema rzeczami. Rodzimy się z ABS-em. I nie jest to żadna kontrola trakcji, nie jest to żaden system w samochodzie. To jest nic innego jak akceptacja, bezpieczeństwo i sens. I padło też takie zdanie, że jeśli z każdej konferencji bierzemy tylko jedno zdanie i je zapamiętujemy, to jest właśnie to zdanie, które ja zapamiętałem i będę z nim pewnie przez najbliższy czas żył, ze względu na to, że ono jest bardzo bliskie temu, o czym dzisiaj powiedziałem i to było mega uwalniające dla mnie, ze względu na to, że ja zrozumiałem, że kiedy przychodzi moment decyzji, to my odzyskujemy ABS. My odzyskujemy te swoje ABS-y, odzyskujemy akceptację, odzyskujemy bezpieczeństwo i odzyskujemy sens, ale musimy zdać sobie sprawę, że ten sens jest tylko i wyłącznie w Chrystusie i w niczym innym, w żadnych jeansach, w żadnym nowym laptopie, w nowym samochodzie. To wszystko jest w Chrystusie i to jest uwalniające. Pana lepiej smakuje. To jest to pragnienie, które muszę zaspokajać, ale mam pragnienie, które jest naprawdę zaspokojone ze względu na to, że jestem w bezpośredniej relacji z Bogiem i to jest niesamowite. Musimy wiedzieć właśnie, że ten pierwotny dar możemy odzyskać. Musimy mieć świadomość, że ten pierwotny dar możemy odzyskać i to nie jest coś odległego, to nie jest coś, po co nie możemy wyjść, to nie jest coś, czego nie możemy złapać, to jest coś, co jest tutaj i teraz. Tylko musisz zrobić ten pierwszy krok i oddać to życie Bogu i zacząć go szczerze pragnąć. Nie tylko potrzebować. I teraz chciałbym też podzielić się taką myślą, bo zastanawiałem się, jak to jest. Czy jeśli ja tylko potrzebuję Boga, to czy On mnie nie zostawi? Czy będzie taki moment w moim życiu, że ja będę się tylko modlił o uzdrowienie, bądź o naprawę moich życiowych sytuacji, bądź jeśli podejmę złą decyzję, to go poproszę, żeby ją naprawił. Czy On wtedy mnie nie zostawi? Wydaje mi się, że nie. Ale jestem pewny, że nie.
Ale chciałbym pokazać to na przykładzie pewnej sytuacji. Mianowicie ja nieraz byłem w towarzystwie osób, które wydaje mi się, że nie do końca chciały ze mną być, a były tylko i wyłącznie ze względu na to, bo coś miałem, czego oni nie mieli. I generalnie tak to było, że to było towarzystwo na chwilę. Ja wiedziałem, że na dłuższą metę nie będę czuł przynależności do ich kultury, nie będę czuł przynależności do ich serca, nie będę w jednej wizji i prędzej czy później ja to po prostu utracę i odejdę od nich. Nawet jeśli chwilowa atmosfera będzie mi się podobała, nawet jeśli chwilę będzie wszystko ok, to ja prędzej czy później podejmę decyzję i po prostu odejdę od tego towarzystwa. Czy Bóg chce przybywać w obecności kogoś, kto go nie pragnie, tylko od czasu do czasu potrzebuje? Czy On z nami będzie? Część osób pewnie się z tym nie zgodzi, bo powie, nic nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Bożej. I ja na to też powiem amen. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Ale to jest taki pierwszy etap. Ja na samym początku, kiedy byłem jeszcze w ośrodku, to potrzebowałem po prostu Boga. Po prostu Go potrzebowałem. I kiedy, pamiętam do dzisiaj jedno ze świadectw, kiedy bardzo chciałem zjeść czekoladę, a już nie miałem czekolady ani słodyczy i nikt mi nie chciał dać, bo od wszystkich już pożyczyłem. I zacząłem pierwszy raz się w życiu modlić. Powiedziałem, Boże Ojcze, był ze mną mój opiekun i on mówi, stary, módl się o wszystko, co tylko chcesz. Jeśli masz potrzeby, to się módl. Ja mówię, Panie Boże, jeśli jesteś wielkim Bogiem, ja chcę te czekolady. A to nie jest niezwykłe, ale niezwykłe jest to, że za kilka godzin przyjechał facet, który dał mi całą reklamówkę, Daniel to wtedy przyniósł, dał mi całą reklamówkę słodyczy, a ja powiedziałem, wow, wielki jest Bóg, wielki jest Bóg. Czyli wiem, że to prawda. I wiecie, przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy ja już zaczynałem rozumieć, że całkiem co innego jest, kiedy masz po prostu potrzeby życia z Bogiem, a kiedy twoja relacja wynika z pragnienia. Okoliczności życia się zmieniają. Być może w twoim życiu będzie czas, kiedy będziesz go po prostu po ludzku potrzebował. I to nie jest złe, jeśli westniesz, nawet on z tobą będzie. Ale kiedy chcesz wyjść na wyższy poziom, bądź chcesz od razu wejść w miejsce swojego powołania i od razu chcesz zacząć go pragnąć, to jest idealny czas, i Bóg wtedy pokaże ci, że ta jakość tej relacji jest zupełnie inna. Ona jest zupełnie inna. I mogłoby się wydawać, ja się zastanawiałem i powiedziałem, kurczę, ja miałem jakieś przejścia w życiu. Być może część osób będzie sobie myślała, okej, ale te okoliczności to są tylko dla niego, bo on jest po ośrodku, bo on miał dziwne życie, bo on przez 5 lat brał narkotyki, prowadził się ze złym towarzystwem, ale ja chcę ci powiedzieć, że to dotyczy się każdej, ale to w każdej naprawdę okoliczności w twoim życiu. To nie tyczy się tylko mojego uzależnienia, ale kiedy masz jakiś dół, bądź kiedy jesteś w życiowej rozterce i musisz podjąć jakąkolwiek decyzję, czy iść na lewo, czy iść na prawo, kiedy musisz w ogóle pomyśleć nad swoim życiem, to wydaje mi się, że to jest idealny moment, a wręcz jestem pewien, że to jest idealny moment, aby podjąć tę decyzję i powiedzieć, tak Boże, ja jestem gotowy na Ciebie, ja chcę, abyś Ty zamieszkał w moim domu, tak jak zamieszkał Zacheusza. Moi kochani, natura Boga jest tak wspaniała, a Jego miłość do nas tak wielka, że to jest nie do opisania. Ja jestem naprawdę podekscytowany, jestem mega wzruszony tym. Mimo, że ja nie potrafię okazywać emocji, to jestem mega wzruszony tym. I doszedłem do takiego pewnego wniosku. To jest główne zdanie, które w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć i już po tym mógłbym usiąść, ale mam coś jeszcze do powiedzenia. Chciałem podzielić się tym, co odkryłem, że jeśli będziesz pragnął Boga, to wszystkie inne pragnienia będą zaspokojone. I część osób może powiedzieć, a co z takimi pragnieniami jak nowy Mercedes? A co z takimi pragnieniami jak nowy dom jutro? I to nie znaczy, że Bóg wejdzie do twojego domu i ci podaruje kluczki do Mercedesa. Ale ja też jestem przekonania, że jeśli zaczynasz pragnąć Boga, to masz zupełnie inne priorytety niż te wcześniej. Masz zupełnie inne priorytety i już nie myślisz tylko o tym, żeby dostać nowego Mercedesa, ale też patrzysz na sąsiada, który być może i w tym tygodniu ma 40 zł na to, żeby coś zjeść. Być może i patrzysz na kogoś, na bezdomnego, nie okiem, jak na kogoś, okej, na razie. Tylko może popatrzysz na niego z miłością i być może kupisz mu tą bułkę. Być może i popatrzysz na człowieka, na sąsiada, który jest trapiony, albo być może popatrzysz na swojego przyjaciela i powiesz, stary, widzę, że coś ci jest, chciałbym ci pomóc. I być może to stanie się najważniejsze w twoim życiu. Ale te pragnienia muszą mieć pierwsze miejsce. Nie mogą mieć pragnienia nasze ludzkie, nie mogą mieć nowe dżinsy, nie może być nowy samochód
naszego pierwszego miejsca. Generalnie, jeśli zaczynamy pragnąć poszczególnej rzeczy z osobna, to główne pragnienie nie jest na właściwym miejscu. Co stawiamy na pierwszym miejscu w naszym życiu? Naszą główną uwagę, czy to na zakupy, nowy laptop, czy pragnienie ciała. Jeśli zaczynamy pragnąć, jesteśmy zdeterminowani i wierzymy, to Bóg odwraca swoją uwagę i kieruje na nas. Bóg odwraca swoją uwagę i kieruje na ciebie, na twoje problemy, na to, z czym się zmagasz, na to, w jakim sezonie aktualnie życia jesteś. On chce ciebie przez to wszystko przeprowadzić. Ewangelia Jana 4:5-14. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około godziny 6:00. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił? I synowie jego i trzody jego, odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Źródłem wody żywej, wypływającej ku żywotowi wiecznemu. Kochani, to pragnienie, ono do pewnego etapu nas doprowadza. To pragnienie doprowadza nas do etapu zbawienia. I kiedy ja bym dzisiaj się zastanowił nad tym, czy na samym początku byłem zbawiony, to wiem, że na pewno nie. Ale wiem też i mam tą świadomość, że pragnienie doprowadziło mnie do tego, że teraz jestem pewien zbawienia, jestem pewien tego, że jestem Synem Bożym. I kiedy wczoraj przerabialiśmy kwestię też zbawienia i przeróżnych rzeczy, i było tam o niewolniku, było tam o dziecku i było tam o Synu Bożym. Ja jestem po tym podekscytowany, jestem w 100% pewien, że w kwestii zbawienia jestem Synem Bożym. Jestem Synem Bożym ze względu na pragnienie. Zaczynamy trwać w tym, który wszystko może. Bycie chrześcijaninem, bowiem jak pastor Jagiełła, to nie jest pitu-pitu. To nie jest pitu-pitu. Bardzo mi się spodobało to. Biblia też mówi o trwaniu w krzewie winnym. Teraz moglibyśmy już... Tak. Ewangelia Jana 15:4-5 mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu. Jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie trwacie, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Generalnie to jest potwierdzenie tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałem. Generalnie Bóg jasno przez ten fragment mówi, że jeśli my trwamy w Nim, to wydamy owoc, a jeśli nie trwamy w Nim, to nie wydamy owocu. I ja bardzo często, jak samochód na śniegu bez łańcuchów, jak samochód na śniegu bez łańcuchów zakopany, koleiłem się non-stop i nie byłem w stanie ruszyć. Po prostu koleiłem się i przez 1,5 godziny musiałem odkopać, żeby przejechać 10 metrów. Kolejne 10 znowu musiałem się odkopywać. Moje po prostu życie wyglądało fatalnie. Wszystko, co było w tym życiu, to naprawdę wyglądało jak taki samochód, który kręci się w kółko i nie może dalej ruszyć. Ale teraz, kiedy mam żonę, poszedłem krok dalej. Cieszę się bardzo z tego, że Bóg mnie odnalazł. To nie ja go odnalazłem, to On mnie odnalazł. I bardzo się cieszę z tego, że już nie jestem jak taki samochód, który kręci się w kółko, ale taki, który założył najlepsze łańcuchy na świecie. Wręcz zamiast kół założył gąsienicę i po prostu leci na tym śniegu, leci na tym śniegu. Moi kochani, jak pewnie domyślacie się, ze względu na to, że gra pięknie pianinko, chciałbym za chwilę się modlić o was wszystkich, ale modlić się o wszystkie przeszkody, które w waszym życiu są i w moim życiu są.
Chciałbym się modlić o to, aby przełamać w życiu blokady, które mam w swojej głowie. O to, aby przełamać moment, kiedy chcesz wyjść do przodu, ale nie możesz. O to, żebyśmy mogli zrobić ten pierwszy krok, bo nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Od kogoś to słyszałem, nie wiem od kogo, ale tak jest, ja tym żyję, że nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. I mam teraz świadomość, że ludzie, którzy są w różnych okolicznościach życia, też kiedyś usłyszałem zdanie, które odmieniło moje życie, że jesteśmy jak banknot 100-złotowy, który jest wrzucony do błota, ale jeśli wyciągniesz ten banknot z tego błota i wyczyścisz go mocą Chrystusa, tylko i wyłącznie mocą Chrystusa, ten banknot nadal jest 100-złotowym banknotem, on nie stracił wartości, a wręcz mu ta wartość przybyła. Moi kochani, to jest mega ważne zrozumieć to, że jesteś bardzo cenny w oczach Boga. Jesteśmy bardzo cenni w oczach Boga i On chce takich kroków jak dzisiaj. On chce takich kroków jak dzisiaj, kroków wiary, kroków, które będą szły ku pragnieniu. To jest niesamowite móc pragnąć Boga i widzieć, jak Twoje życie się odmienia. I jak za każdym razem jesteśmy w niesamowitym miejscu. Nieraz myślałem, na samym początku głównie myślałem, że w tym miejscu jest różnie, bo tu się nie skacze. Bo tu się nie robi tego czy tamtego. Jeszcze żyłem w innej kulturze, ale ja teraz tą kulturę złapałem. I jak już ją złapałem, to ja naprawdę widzę coś niesamowitego. Bo tyle osób w pośrodku, dzień w dzień, zdarzają się cuda. To jest niesamowite. Dzień w dzień zdarzają się nowe cuda i to jest niesamowite, jak ja widzę drogę pewnych ludzi, którzy przyjechali jeszcze 3 miesiące temu do środka, a dzisiaj jest się w stanie z nimi chociażby porozmawiać. Ich życie się zmienia, chociażby porozmawiać. To jest cud. Ja wiem, że jak ja przyjechałem na początku, ze mną też nie dało się rozmawiać. I to jest niesamowity cud. Jesteśmy w kościele, w którym namacamy i praktycznie co jakiś czas można widzieć kolejny cud uratowanego życia. Nie wszędzie to jest. Chwała Bogu. Oddajmy całą chwałę Jezusowi za to. Kochani, chciałbym też się modlić o to, abyśmy mieli w końcu odpalony ten ABS. Abyśmy mieli akceptację, bezpieczeństwo i sens życia, ale w Chrystusie. Nie w tym, co jest codziennie, nie w zakupkach, nie w jakimś pysznej szance, mimo że lubię szankę. Ale jest na drugim miejscu, a Jezus jest na pierwszym. Jezus jest na pierwszym miejscu, to jest w ogóle, Jezus jest bezkonkurencyjny. Między pierwszym a drugim miejscem i każdym pozostałym, naprawdę, w ogóle przepaść. Moi kochani, jeszcze raz to powtórzę. Kiedy pragniemy Boga, wszystkie inne pragnienia zostają zaspokojone, ale wtedy już rozumiemy te pragnienia. Módlmy się o ten ABS. Na końcu jeszcze chciałbym się podzielić pewną refleksją. Psalm 20, werset 5 mówi: Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz i wypełni każdy Twój zamysł. Być może tu jest inne tłumaczenie. Ale ja sobie wyobrażam teraz taką sytuację i Ty sobie też proszę wyobraź. Że zamykamy teraz swoje oczy i zastanawiamy się, jakie pragnienie mamy w sercu. I wyobraź sobie, że Bóg każde pragnienie teraz spełni. Bóg każde pragnienie spełni. Czytałem wiele przykładów i trafiłem na taki. Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz. Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz. Moi kochani, módlmy się też o to. Gdybyś teraz mógł określić, czego pragnie Twoje serce, to zastanówmy się też przez chwilę, czy to będą rzeczy, które doprowadzą Cię do zwycięskiego życia. Czy te pragnienie, które jest w sercu, doprowadzi Cię do zwycięskiego życia. Doprowadzi Cię do zbawienia. Doprowadzi cały Twój dom do zbawienia. Jeśli nikt jeszcze w Twoim domu nie jest zbawiony, ogłaszam, że będzie. Bo jesteś tutaj na tym miejscu. I to się stanie tak samo jak w mojej rodzinie. I to jest niesamowity przywilej mówić o tym, że teraz moja praktycznie cała rodzina jest już zbawiona. Moja cała rodzina oddała życie Bogu. A ja kiedy przyjeżdżałem tutaj, mam 4 rodzeństwa. Kiedy przyjeżdżałem tutaj, tylko ja i moja siostra wierzyliśmy. Dzisiaj to jest moja mama, mój brat, moja siostra i ja. Został tato, ale już jest proces, bo kiedy ostatnio tutaj był, wyszedł do modlitwy i powiedział, do takiego kościoła mógłbym chodzić. On zrozumiał tą kulturę. On zrozumiał tą kulturę i to jest niesamowite. Kochani, wierzę, że mówię nie ze mnie, tylko mówię z Ducha Bożego. I chciałbym, aby Duch Boży głównie działał w waszych sercach. Bo kiedy mówimy coś od siebie, to wszystko jest bez sensu, to wszystko jest jałowe. Ale kiedy łapiemy to słowo Rema, to wszystko zaczyna być niesamowite. Życie zaczyna być...